Natomiast tak się zastanawiam, bo nie mieliśmy o tym okazji porozmawiać, czy ten tytuł wystawy został zainspirowany pracami, które pojawiły się tym razem w przestrzeni Ostrowskiego Centrum Kultury, czy było odwrotnie, ale myślę... No właśnie, no właśnie. Natomiast rzeczywiście w tym nieciekawym czasie, przynajmniej pod względem atmosferycznym na zewnątrz, ta przestrzeń Ostrowskiego Centrum Kultury ponownie rozbłysła tym, co w sztuce plastycznej najpiękniejsze. Ja w tym miejscu chciałbym się pokłonić przed Państwem autorami tych prac, ponieważ jako totalny antytalent plastyczny jestem w nieustającym podziwie dla Państwa predyspozycji w tym kierunku, ale również dlatego, co chcę podkreślić bardzo stanowczo, że chcecie być w tym coraz lepsi. No i trudno o lepszego nauczyciela niż Jerzy Wiśniewski pod tym względem. I chciałbym w tym momencie się... Przede wszystkim wszystkich witam. I bardzo cieszymy się całą grupą, że aż tyle osób odwiedziło tą naszą, teraz już cykliczną, coroczną wystawę. Bo na początku tylko tworzyliśmy, bez odwagi wystawiania, jeszcze w starych murach dziś odremontowanej biblioteki. Z czasem zaczęliśmy otwierać się na ten świat zewnętrzny, zyskaliśmy tą odwagę. No, grupa Passepartout istnieje, to już będzie 12 rok, kiedy zaczęliśmy pracować. Liczy nas pewnie osób, tak jak dobrze bym liczył, to 25 koło 30 osób, tutaj na wystawie znajdują się prace 17 osób z nas. Część, no, z racji różnych obowiązków zawiesza swoją działalność w naszej sekcji, ale cały czas i miło mi widzieć te osoby, które mimo, że nie wystawiają, odwiedzają nas i cały czas obiecują, zapraszamy, czekamy na wszystkich, których spotykamy na różnych wernisażach, czekamy na odwiedzenie nas i ponowne spędzanie każdej środy po południu w naszej pracowni na różnych działaniach. Przede wszystkim malujemy, ale także jest to grupa przyjaciół, która zdała egzamin wczoraj. Trudne warunki były tworzenia tej wystawy, ponieważ no, OCK jest dość okupowane i ja byłem przerażony, jak to dzisiaj będzie wernisaż, jak wczoraj mogłem przyjechać tu dopiero o 4 po południu. Myślałem, że jeszcze dzisiaj przynajmniej do południa, do 2 po południu będziemy pracowali, a tu się stało, że o 19 mogliśmy iść na kawę. A jeszcze wspomnę tylko, że w weekend tą galerię malowaliśmy na świeżo. Także tempo było rzeczywiście zawrotne. Także teraz nawiążę tutaj do słów pana dyrektora. Nie jestem pewien z tym talentem. No. Z tym jest związany trochę nasz tytuł. Tytuł tej wystawy: Powroty w świat marzeń. Tak naprawdę pojawił się w związku z pragnieniem wszystkich osób stworzenia martwej natury, która jest taka trochę romantyczna, może tak to, takie słowa padły. I osoby będące w sekcji poprzynosiły fajne przedmioty, lalki, torebki, piękne, kolorowe i ułożyły z tego dość dużą, ciekawą martwą naturę, którą, jak widzimy, z radością się maluje. Patrząc na te laleczki, te szmaciane ludziki, tak sobie przypomnieliśmy czas właśnie ten. Każde dziecko jest wspaniałym artystą do momentu, gdy zacznie patrzeć na to, że jego twórczość weryfikuje, gdy zaczyna zdobywać tą świadomość. Boże, czy to jest piękne, czy to może się podobać, tam są inne rzeczy, tamte mi się bardziej podobają niż to, co robię. Do tego momentu każde dziecko jest artystą, tym największym. Potem przychodzi ten czas niepewności. I porzuca się to swoje marzenie o latających drzewach,
Nie wiem, w światach podwodnych. Zaczynamy. No, wędrówkę w tym rytmie codziennego życia. O Boże, jak trudno znaleźć tą chwilę na malowanie. I sam jako malarz wiem, że no prawie nie sposób mi wykroić tego czasu. Te powroty w świat marzeń, czyli w te marzenia nasze dziecinne. My wracamy, bo z dnia na dzień wszystkie osoby w grupie Passepartout stają się dojrzalszymi artystami. Co świadczy to nie tylko o tym ta wystawa, ale także, że wiele z tych osób, jeśli nie wszyscy, zaczynają coraz szerzej uczestniczyć w życiu kulturalnym Ostrowa, nie tylko na forum OCK, a także w Galerii 33, także na platformach internetowych prezentują swoje dzieła. Czyli wracamy w tę odwagę dziecięcych prac, tam gdzie nie boimy się weryfikacji, bo wiemy, że to, co stworzyliśmy, jest najważniejsze. Bo to nasze. Także bardzo dziękuję wszystkim. Teraz jeszcze, tak jak wspomniałem, 17 osób tutaj na tej wystawie przedstawia Państwu swoje prace. Więc poproszę tutaj. Alina Karasińska, Jadzia Kołodziejczyk. Gdzieś tak przygotowała. Stefan Leśniak. Ela Mazurek. Mariola Michalak. Ania Michalczak. Ania Miszkowicz-Barzo. Elżbieta Pachciarek. Krysia Piotrowska. Alek Rataj. Bogusia Koniecka. Ania Słowacka. Grażyna Świtała. Romuald Wojciechowski. Barbara Zmyślona i Malta. Zapraszam. To jest. Trochę rozstraszająco, że mają. Panie stworzą taką atmosferę, że nie wszyscy panu się dobrze czują. Ale mało. Ważniejsze do tego, żeby coś robić. Myślę, że to na tym polega. A mężczyźni stworzeni do tego, że mężczyzna gdzieś tam w tej kulturze wychowany, że on nie może czekać, nie może się ośmieszyć, Boże, jest ten strach, że co będzie, jak mi nie wyjdzie, nie? I może dlatego jest w panu, nie wiem. Ale sądzę, że ta uwaga się... Nie, nie. Bardzo takim musi się sprawdzać, nie? Nie ma tego. Wielkie brawa na pierwszym miejscu. Na tej stronie swoje.
Twój.